przez 3 miesiące. 3 całkiem fajne miesiące, a właściwie 2. Tutaj czas się nie liczy. 2 albo 3 miesiące podróżowałem po Karaibach. Pływałem na żaglowcu Fryderyk Chopin. Dominika, Martynika, Santa Lucia, Saint Martin, Saint Barty, Bartolomé. No generalnie dużo wysp zwiedziłem. W tym czasie pracowałem także jako szkieletor. Człowiek, który zajmuje się obsługą żaglowca. Trzeba wchodzić na reję, sprzątać, gotować, pomagać przy gotowaniu, bo gotowaniem zajmuje się sam kuk, pomagać przy nawigowaniu, bo nawigowaniem samym zajmują się oficerowie. Było warto. Była to genialna przygoda. Część z tego, co się działo, nagrałem. No i teraz najlepsze, co można zrobić, to zobaczyć, jak to wyglądało. A ja idę odpocząć. Gary do połowy podniósł, nie? Jak mu w sztuczce, to mu się te sztuczce w oleju, nie wiem, zaplątały gdzieś tam, nie? I nie do mnie po prostu. Jak spał na koi, to wiecie, to jakoś tak może się zażygał tą koję w ogóle i cały czas chciałby tam. Jak sprzątał, to odkurzacz poprzednio, nie? Jak był w uleju, to mu pękł ten ulej akurat. No po prostu, jak sprzątna masz, to moc nie z prostego, masz tam, musisz się żagle w rękę dali. Zawsze zasypiał. W żaden sposób nie można było na niego liczyć. Zmylił wszystko, zmylił wszystko. I to tak przez 2 tygodnie trwało. Matilda, sing a little chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, going round the corner. Matilda, sing a little chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yeah. Raz i dwa. Raz i dwa. 2 na 2 metry. Tak około. Jest to cela, w której niejaki Cylaris przeżył wybuch wulkanu jako jedyny w Saint-Pierre. Wszyscy inni zginęli pod gorącym popiołem. W 1902 roku Cylaris trafił tutaj, bo, jak mówi legenda, bronił białą głową. Wdał się w bójkę w barze, tak mówią tutejsi. Niektórzy marynarze mówią, że Cylaris po prostu cudzołożył, a tu trafił za karę, która uratowała mu życie. Dlatego ich zalało, że czekali na wybory, wiesz o tym? To jest coś, dlatego że to było tak, że ten wulkan już tak dymił i wszyscy czekali na to, że on wybuchnie. Ale miały być miejskie wybory i burmistrz nie chciał ich odwołać. Więc stwierdził, że nie ma zagrożenia i zdecydował, że nie będą ewakuować miasta i wszyscy zginęli. Tell me friends never to love again. All me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Właśnie mijamy Martynikę. Na skała za mną to Diamond Skała, jedyna skała na świecie, która zyskała miano okrętu wojennego. Z tą skałą
wiąże się bardzo ciekawa legenda. Skała ma wysokość około 200 metrów. I tutaj w początku XIX wieku Brytyjczycy w wojnie z Francuzami wysadzili 200 marynarzy, którzy przez 18 miesięcy bronili dostępu Francuzów do tej wyspy, do Marii. A nawet nazwali tą wyspę statkiem wojennym, okrętem wojennym. Her Majesty Ship Diamond Rock. I tylko podstępem Francuzi zdobyli tą wyspę. Wysłali barkę z fantastycznie smacznym rumem. Wszyscy żołnierze, brytyjscy marynarze upili się i spokojnie Francuzi odzyskali dostęp do Martyniki. Masu miał jedną niezwykłą cechę. On chciał. On wszystkich strasznie denerwował. Jesteśmy w pięknym miejscu. Jest to zatoka, nazywa się Marigot Bay. No i jest historyczna. W tej zatoce niejaki admirał Rodney, brytyjski admirał Rodney, zakamuflował pod liśćmi palmowymi całą swoją flotę. Przepłynęła flota francuska i wtedy on na nich wyskoczył i pokonał. Tuż obok, jakieś 5, może 10 kilometrów stąd, jest zatoka imienia tego Rodneya, w której byliśmy wczoraj. Warto tam pojechać na piątek wieczór, bo tam, w tamtejszych slumsach, odbywa się nieprawdopodobna impreza. Warto zobaczyć. Jump in the line, rock your body in time. Wachta. Najgorsza z możliwych wacht, bo od 12 w nocy do 4 rano każdemu chce się spać i każdy musi znaleźć swój sposób na to, jak z tym snem walczyć. No, niektórzy ćwiczą, piszą, jeszcze inni czytają. Ja łowię ryby, przynajmniej teraz, przynajmniej udaję, że łowię, bo nie mam nawet na haczyku przynęty. No ale coś trzeba robić, bo Morfeusz jest nielitosny i po prostu zawsze, ale to zawsze próbuję kogoś złapać w sidła i uśmiać. A? To jest niebezpieczne. No bo stoimy w tej chwili na kotwicy, wiatr dmie nam od dziobu i spycha nas w morze. Zgoda, tutaj mamy ląd, tego powinniśmy się bawić, ale tam to mamy mieliznę. A lądowanie na niej, no, nie należy do najprzyjemniejszych rozrywek żeglarstwa. Burn down the London Theatre. One. I burn down the big empire. Two. Burn down the London Theatre. Three. You burn down the big empire. Ba-bo-la-la. Chodził za Bosmanem i dał mi Bosman pracę, nie? Albo wszedł do Marka i no to Marek, co tam jeszcze zrobił? Marek, już nic, zostaw wszystko, nie? No i mówię, ja posteruję. Nie, tylko nie masło, nie? Bo zaraz idziemy jakoś mieliznę.
Chyba z tobą zasadem to gwarantowane było, że w ciągu godziny zrobimy zwrotkę ducha niekontrolowanie. Trochę Jonasz, tak? Taki. Ale masło, wiecie, on w ogóle nie spał chyba i przez całą dobę chodził z biegu za wszystkimi, wszystko chciał robić. You burn down the London Theatre. One. Oh, burn down the big empire. Two. Burn down the London Theatre. Three. They burn down the big empire. Babu la la, we got them to burn down the theatre. Oh, me little lamb, da da me da da da. Babu la la, we got them to burn down the theatre. Brasy. Szoty, fały, kontrafały, gejtawy, gordingi. Naliczyłem chyba ze 176 lin na pokładzie, a na pewno gdzieś się pomyliłem. Trzeba na przykład wiedzieć, gdzie jest prawa gejtawa trumsla na fokmaszcie, albo lewy szot latacza. Niewiedza skutkuje tym, że mamy problem z żeglowaniem, ale co gorsza, wściekłość u bosmana. Wśród tych wszystkich lin, wśród wszystkich lin na pokładzie jest jedna szczególna. Zobaczmy. Ringa Bulina to najkrótsza, a zarazem jedyna nieparzysta lina na pokładzie. Służy do obsługi pokładowego dzwonu, w którego bije się szklanki. Szklanki służą do odmierzania czasu wacht, bo czas na pokładzie mierzy się za pomocą wacht. Każda wachta trwa 4 godziny. Co godzinę bije się w szklanki. Na godzinę 9 bije się jedną szklankę, czyli 2 uderzenia w dzwon. Na godzinę 10 2 szklanki, czyli 4 uderzenia w dzwon. Na godzinę 11 3 szklanki, czyli 6 uderzeń w dzwon. I na godzinę 12 na przykład 4 szklanki na zakończenie wachty, czyli 8 uderzeń w dzwon. Teraz jest godzina 7.30, więc będę musiał wybić 3,5 szklanki, bo co pół godziny bijemy połówki, a zatem godzina 7 to 3 szklanki, a 30 to pół szklanki, czyli jest 7.30. Zobaczycie sami. Ja nikogo nie zmuszam do wchodzenia na reję. Jeżeli ktoś uważa, że wchodzenie na bukszmyt albo cokolwiek innego jest dla niego niebezpieczne, to po prostu tego nie robi. Jak ktoś mi powie, że wysyłanie kontrafałów jest niebezpieczne, to wtedy się troszkę zwituje i trzeba będzie dużo czekoladek. Yes sir! Calypso is really sweet. To recommend artists Charlie Parker and D. Miles Davis. This one is a smash up. I expect your compost. Kama, powiedz mi, po co tu siedzisz na tej rei? Właśnie sama nie wiem tego. Ktoś mi tu kazał przyjść, a teraz muszę się, kurczę, bujać na tych strasznych, okropnych falach. Ale pchałaś się jakoś do tego? No pewnie, że się pchałam, a co się miałam nie pchać? No, proste. A co to jest? To, że wchodzę i walczę z żywiołem. I walczę i z nim wygrywam. And here comes Dan Kenton. I nearly went crazy when I hear the record of Gillen. Masło był najniższy, obok, razem z nim przyjechało 8 takich chłopaków z teremu. No to każdy o głowę wyższy ode mnie. Ale oni już mieli wszystko w dupie, oczywiście robili co mniej więcej co trzeba, ale słuchajcie, po dwóch tygodniach dosłownie, masło
został hersztem całej tej grupy. Oni nosili za nim, wiecie, jedzenie za nim nosili, ci goście. Jak po dwóch tygodniach na przykład, już co i 8 dryblasów, nie? I ja stoję jeszcze, a potem tak patrzę, gdzie masło? Nie, nie ma. Nie, no bez masła to nie zrobimy, idźcie po masło. Señorita, last night I took her to theater. I have a nice señorita. Last night I took her to theater. And then I told her how I love her and I want her forever. We are lucky to be born in Dominica and to have Dominica as our island. Oh yes. Yeah. Mm-hmm. And you imagine to live somewhere else? I've lived 20 years in Europe, mostly in France. I do sailing among the Caribbean, and I choose Dominica, man. Why? But Dominica is this is paradise, man. Najlepszy we wszystkim. Ja, w kambuzie w ogóle sam wszystko ogarniał. Sterował sam przez całą wartę i tam jeszcze sterował tu, na domu kupić tam na sekundkę, zrobił pozycję, wracał i sterował dalej, nie? Przestało się na tej godzinie. Na potrzeby filmu mogę bardziej pokręcić z tym sterem. Nie, tajemnica sterowania polega na tym, dobrego sterowania, żeby jak najmniej sterować. To było zdumiewające obserwować jego przemiany. I w ogóle to nazwa masło, nie? Oni mówili go wszyscy mieli masło, ale potem to już jest spektrum, nie? Potem już nic, to już jest z szacunkiem. Niesamowite. Wtedy się dowiedziałem na własnej skórze jakby, bo z nim rozmawiałem, widziałem to wszystko. Wtedy zobaczyłem bardzo żywo to, że ten stan jest w stanie zmienić. Że jakiś taki talent jest w stanie wynieść ludzi do góry. Że różne... bo każdy z nas jest mutantem, każdy ma jakiś tam talencik w sobie. Tylko, że te talenty są uśpione w ogóle. Masło wiecie, przez całe życie mógł być takim popychadłem. I pewnie był, bo jak przyjechał to był. Ale jak wyjeżdżał, no to przeszedł. Oh!
trzcina cukrowa. Słodziutkie, z tego mamy cukier i rum. Dobra, koniec.